dwoma sezonami nie trudno byłoby wskazać faworyta spotkania. W zakładach bukmacherskich wyżej notowani byli koszykarze New York Knicks, którzy regularnie walczyli w rozgrywkach playoff. Potem było już gorzej, a obecnego sezonu Knicks nie zaliczą na pewno do udanych. Problemy ze skompletowaniem drużyny, niepewna sytuacja jednego z liderów Latrella Sprewella i wreszcie bardzo słabo obsadzona pozycja centra spowodowały, że Knicks nie liczą się w wyścigu o udział w grach posezonowych. Odwrotna sytuacja w Orlando. Magic zajmują 7. miejsce w konferencji wschodniej i mają duże szanse, by powalczyć przynajmniej w pierwszej rundzie playoff. A jednak konfrontacja obu zespołów nie potwierdziła układu sił. To Knicks byli drużyną lepszą. Pierwszą kwartę wygrali różnicą 7 punktów. W drugiej stracili wprawdzie przewagę, ale wygrali wysoko kolejną odsłonę, a całe spotkanie 111 do 102. Zespołowi Orlando nie pomogła dobra gra Tracy'ego McGrady'ego, który zdobył 37 punktów, a tym samym był najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie. Teraz drużyna z Florydy ma bilans 32 zwycięstw i 31 porażek. Wciąż jeszcze zajmuje 7. miejsce, ale 8. drużyna wschodu Milwaukee ma tylko o jedno zwycięstwo mniej. Rywalizacja tych zespołów robi się zatem coraz bardziej emocjonująca. Michael Jordan bardzo lubi grać w Madison Square Garden. Jeszcze w barwach Chicago Bulls rozgrywał tu znakomite spotkania. Nic też dziwnego, że szczególne powitanie zgotowali mu zgromadzeni w hali kibice. Jordan nie zawiódł ich oczekiwań i zagrał jak za najlepszych lat. W całym meczu zdobył 39 punktów i to dzięki niemu Washington Wizards byli dla New York Knicks równorzędnym rywalem. Jordan nie tylko bezbłędnie grał w ataku, ale był również pewnym punktem obrony gości. W końcówce spotkania pokazał, że jak dawniej potrafi zachować zimną krew w decydujących momentach. Na 4 sekundy przed końcową syreną skutecznie wykonał 2 rzuty wolne i zmniejszył stratę swojego zespołu do 1 punktu. Gospodarze nie pozwolili jednak odebrać sobie wygranej i Washington Wizards ulegli New York Knicks 96 do 97. Na meczach są tu gwiazdy, są entuzjaści koszykówki, są też liczni dziennikarze. Myślę, że to najlepsze miejsce na pokazanie koszykarskiego talentu. Zawodnik musi bowiem stawić czoła wysokim wymaganiom i skupić się na jak najlepszej grze na parkiecie. Nie ulega wątpliwości, że Michael Jordan te wymagania spełniał zawsze, ilekroć grał w Madison Square Garden. Tak jak choćby przy okazji pierwszego powrotu do NBA. Wówczas jeszcze bez formy nie miał problemów, by w hali Knicks rzucić 55 punktów. Memphis Grizzlies szans na playoff już nie ma, ale i tak sezon można zapisać na plus. Koszykarze Grizzlies, choć rozgrywki zasadnicze jeszcze się nie skończyły, mają już na koncie więcej zwycięstw niż w poprzednim sezonie. Co więcej, ostatnie mecze w ich wykonaniu były naprawdę dobre, o czym boleśnie przekonały się nawet czołowe zespoły ligi. Tym razem zawodnicy Memphis grali z 4. drużyną wschodu, Indianą. Pierwsze 2 punkty zdobyli właśnie Pacers, ale później dzięki dobrej grze Pau Gasola Grizzlies rzucili 11 punktów z rzędu. Pierwszą kwartę wygrali 26 do 16. Zanosiło się na kolejną sensację, tym bardziej, że w drugiej kwarcie Pacers bezskutecznie usiłowali odrobić straty. Na każdy celny rzut Indiany Grizzlies także odpowiadali punktami. Pod koszem świetnie radzili sobie wspomniany Gasol i Mike Miller. Na obwodzie nie do powstrzymania byli Person i Williams. Zawodnikom Indiany mogło pomóc jedno – Reggie Miller. W pierwszej połowie lider Pacers był niewidoczny, ale od początku trzeciej kwarty wziął się ostro do pracy. Zdobył 14 punktów, całkowicie skupiając na sobie obronę rywali. W tej sytuacji bezkarnie, niepilnowany mógł zdobywać punkty także Jermaine O'Neal. Gospodarze szybko odrobili straty i uzyskali 10-punktową przewagę. Ostatecznie wygrali 101 do 92. Dla Pacers było to ważne zwycięstwo. W tabeli konferencji wschodniej dali się wyprzedzić Filadelfii. Dzięki tej wygranej zbliżyli się do rywali. W spotkaniu San Antonio Spurs wygrali z Los Angeles Lakers 98 do 89. W oglądanym meczu Detroit Pistons bez problemu pokonali Chicago Bulls 105 do 82. Po raz kolejny niesamowitą formę pod koszem zademonstrował center Pistons Ben Wallace. Najlepiej zbierający zawodnik NBA zaliczył 20 zbiórek. Najlepszym strzelcem meczu był obrońca Detroit Richard Hamilton, który rzucił 26 punktów. To Raptors pokonali New York Knicks 95 do 86. Gwiazdą spotkania był Vince Carter, zdobywca 28 punktów dla Raptors. To była trzecia wygrana kanadyjskiej drużyny w ostatnich 13 meczach. Koszykarze New York grali bardzo nieskutecznie, a największy zawód kibicom Knicksów sprawił Latrell Sprewell, który zdobył tylko 4 punkty. Porażka Knicksów oznacza, że szanse koszykarzy z Nowego Jorku na awans do playoff są już tylko matematyczne. Sytuacja w NBA. Najlepszy bilans w lidze mają koszykarze Dallas. Mavericks legitymują się 56 wygranymi. San Antonio mają ich 54. Spurs, wicelider Midwest Division, pokonał w ostatnim meczu 118 do 105 Orlando Magic. Do 6. z rzędu wygranej ostrug przyczynił się Tim Duncan, który rzucił 20 punktów.
ekipy Timberwolves oraz 25 punktów Kevina Garneta nie pozwoliły gościom z Minneapolis odnieść 48. zwycięstwa w sezonie. To wszystko za sprawą determinacji ekipy Phoenix Suns, która nie może sobie pozwolić teraz na porażki. Suns rywalizują bowiem z Houston Rockets o 8. ostatnią premiowaną grą w playoffach pozycję. Timberwolves są już natomiast pewni gry w decydującej fazie rozgrywek o mistrzostwo NBA. Goście dotrzymywali kroku gospodarzom tylko w pierwszej kwarcie przegranej 2 punktami. Później różnica na korzyść Suns rosła z kwarty na kwartę. Największy udział mieli w tym Stephen Marbury, Sean Marion i Bo Outlaw, którzy zdobyli odpowiednio 25, 23 i 19 punktów. Outlaw był ponadto nieustępliwy pod tablicami, zbierając w całym meczu 15 piłek. Ostatecznie Phoenix Suns pokonali Minnesota Timberwolves 111-94 i wciąż utrzymują 8. pozycję w konferencji zachodniej. Na Michaela Jordana Washington Wizards ma jeszcze szanse na grę w playoffach, ale są one coraz bardziej iluzoryczne. Wizards w meczu z Boston Celtics wystąpili w gustownych strojach retro, w których drużyna z Waszyngtonu, wcześniej Bullets, zdobyli mistrzostwo NBA, co miało miejsce w 1978 roku. Najwyraźniej miało to ich zmobilizować do bardziej agresywnej i skutecznej gry. W końcu Bullets, czyli kule, brzmi zdecydowanie bardziej waleczni niż Wizards, czyli czarodzieje. Jednak awansować do tegorocznych playoffów, czy to jako Wizards, czy to jako Bullets, ostatnie mecze w sezonu trzeba wygrywać, a do tego liczyć na porażki rywali. Minionej nocy stało się jednak dokładnie odwrotnie. Najwięksi rywale Wizards w walce o ostatnie miejsce premiowane awansem, ekipa Milwaukee Bucks, wygrała z Los Angeles Clippers 112-92. Tymczasem drużyna z Waszyngtonu, choć zagrała rzeczywiście ambitnie i agresywnie, uległa Celtics 83-87. Nie pomogło 10 zbiórek i 21 punktów Jordana. Wizards zdecydowanie przegrali końcówkę meczu z drużyną z Bostonu, w której najlepiej spisywał się Antoine Walker, który rzucił 24 punkty, w tym trzykrotnie trafiając za 3. Grę w play-off zapewniło sobie na razie 7 drużyn. Z każdej konferencji awansuje po 8 najlepszych zespołów. Z numerami pierwszym i drugim będą rozstawione drużyny, które okażą się najlepsze w poszczególnych dywizjach. Obrońcy tytułu mistrzowskiego Los Angeles Lakers zajmują 7. pozycję na zachodzie i nie powinni mieć kłopotów z awansem. Lakersi wygrali we własnej hali z Memphis 110-94. Grizzlies już dawno stracili złudzenia, że mogą znaleźć się wśród 16 drużyn grających w play-off. Najwięcej punktów dla gospodarzy, 34, zdobył Shaquille O'Neal. W zespole gości najskuteczniejszy był Hiszpan Pau Gasol, który rzucił 22 punkty. Cezary Trymański w tym spotkaniu nie wystąpił. Kings odniósł 5. zwycięstwo wyjazdowe, pokonując tym razem Philadelphia 76ers 97-87. Najlepszy w zespole Kings był Chris Webber, który zaliczył 21 punktów, 11 zbiórek i 8 asyst. Dzielnie partnerował mu Peja Stojakowicz, który zdobył także 21 punktów. Wśród pokonanych natomiast wyróżnił się Allen Iverson z dorobkiem 24 oczek. Zwycięstwo umocniło Sacramento na pozycji lidera Pacific Division. Philadelphia, która ma już zapewniony awans do play-off, pozostała na drugim miejscu w Atlantic Division. Jeszcze nie to spotkań sezonu zasadniczego, ale już dziś znamy komplet zespołów, które zagrają w play-off. Jako ostatni awans do decydującej fazy wywalczyli koszykarze Phoenix Suns i zrobili to w znakomitym stylu. Minionej nocy pokonali 92-85 lidera konferencji zachodniej San Antonio Spurs, przerywając serię 12 zwycięstw ostróg. Wiele wskazuje na to, że już niebawem oba zespoły znów zagrają ze sobą w pierwszej... ...i zapewniło już sobie awans do fazy play-off NBA. W sumie zakwalifikuje się po 8 najlepszych drużyn. Na zachodzie Portland Trail Blazers zajmuje 4. miejsce i nie musi się na razie o nic martwić. Utah Jazz jest na 6. pozycji i musi spisywać się tak jak właśnie w spotkaniu w Portland, gdzie pokonali Blazers 93-88. Najwięcej punktów dla jazzmenów zdobyli Karl Malone 21 oraz 17 Matt Harping. Jej obrońcy mistrzowskiego tytułu Los Angeles Lakers zmierzyli się z Sacramento Kings. Jeziorowcy wygrali 117-104. Duża w tym zasługa duetu Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Bryant, najlepszy strzelec tego sezonu w całej lidze, zdobył 34 punkty. Shaq tak zakończył mecz z 32-punktowym dorobkiem. Do tego dołożył 16 zbiórek. ...który przyniósł koszykarzom piłkę. Niecodzienny gość okazał się szczęśliwy dla gości. Pierwsza kwarta należała do drużyny Toronto, która szybko biła kilkupunktowe prowadzenie. Później jednak do bardziej zdecydowanych ataków ruszyli koszykarze Milwaukee Bucks. Świetną partię rozgrywał zwłaszcza weteran parkietów Toni Kukoc. W całym meczu Horvat zdobył 25 punktów.
W ekipie z Toronto wyróżniali się Rafer Alston i Jerome Williams, którzy zdobyli po 20 punktów. To dzięki nim w kolejnych kwartach obie drużyny toczyły wyrównaną walkę. Losy spotkania rozstrzygnęły się w ostatnich dwóch minutach. Po bloku Paytona na dwupunktowe prowadzenie weszli goście. Kolejne dwa punkty dołożył Tony Kukoc i koszykarze Toronto znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Walczyli jednak do końca i mogli doprowadzić do dogrywki. Jerome Williams trafił jednak do kosza tuż po końcowej syrenie. Drużyna Toronto Raptors uległa Milwaukee Bucks 103 do 105. Przepunkty w spotkaniu pomiędzy Orlando Magic a Boston Celtics rzutem za trzy punkty zdobył Tracy McGrady. Lider Orlando był najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania. Zdobył aż 37 punktów i wydatnie przyczynił się do zwycięstwa gospodarzy. Z przebiegu pierwszej połowy spotkania mogło się wydawać, że to zwycięstwo przyjdzie gospodarzom łatwo. Koszykarze Orlando w drugiej kwarcie byli wyraźnie lepsi od swoich rywali. Zwyciężyli 10 punktami i mogło się wydawać, że będą systematycznie powiększać swoją przewagę. Później jednak gra się wyrównała, goście odrobili straty, a główna w tym zasługa Paula Pierce'a, który w całym spotkaniu zapisał na swym koncie 25 punktów. Losy meczu rozstrzygnęły się na pół minuty przed końcową syreną. Po znakomitej zespołowej akcji koszykarzy Orlando za trzy trafił Gordon Giricek. W ostatnich sekundach goście mogli doprowadzić do dogrywki, jednak za trzy punkty niecelnie rzucał Antoine Walker. Orlando Magic pokonali Boston Celtics 89 do 86. W taką chwilę kibice koszykówki Phoenix czekali bardzo długo. Ich ulubieńcy zapewnili sobie awans do rundy playoff i to po zwycięstwie nad niebyle kim, bo liderami konferencji zachodniej, drużyną San Antonio Spurs. Phoenix Suns są tym samym jedyną drużyną w NBA, która w tym sezonie trzykrotnie zdołała pokonać zespół z San Antonio. Wiele wskazuje na to, że ten znakomity bilans bezpośrednich spotkań Słońca będą mogły jeszcze poprawić. Spurs prawdopodobnie zwyciężą w swojej konferencji, zaś Suns zajmą ósmą, ostatnią premiowaną awansem pozycję. W związku z tym obie drużyny najprawdopodobniej spotkają się już w pierwszej rundzie playoff. Zwycięstwo nie przyszło gospodarzom łatwo. Spurs znajdują się ostatnio w wyśmienitej formie. Wygrali 11 spotkań z rzędu i teraz również nie zamierzali tanio sprzedać skóry. Nie zdołali jednak podtrzymać swojej dobrej pasy, bo znakomite spotkanie w barwach ekipy z Phoenix zagrali Sean Marion i Stephen Marbury. Pierwszy zdobył 24 punkty, drugi zapisał na swoim koncie punkt mniej oraz 10 asyst. Nic też dziwnego, że ci dwaj zawodnicy najbardziej cieszyli się po końcowej syrenie. Phoenix Suns, San Antonio Spurs, 92 do 85. Porażki przed własną publicznością minionej nocy doznali także gracze z New Jersey. Nets ulegli New Orleans Hornets 74 do 87. Najlepiej w zespole gospodarzy spisywał się Kenyon Martin, który zdobył w sumie 23 punkty i zanotował aż 15 zbiórek. W ekipie Hornets aż 4 graczy zdobyło co najmniej 10 punktów, ale najlepiej wśród nich trafił Byron Davis, zdobywca 19 punktów. Obie drużyny już wcześniej zapewniły sobie grę w playoffach, teraz walczył tylko o jak najwyższą pozycję w konferencji wschodniej. W Philadelphia Michael Jordan czuł się jak u siebie. Kibice przywitali zawodnika gości owacyjnie. Później oba zespoły walczyły już bez sentymentów, a do kosza Philadelphia trafiał główny bohater, czyli Michael Jordan. Początek spotkania gości mógł napawać optymizmem. Jordan grał skutecznie, a drużyna Washington Wizards straciła do gospodarzy tylko kilka punktów. Ale sam Jordan to za mało, żeby myśleć o wygranej i to w meczu wyjazdowym. Jordan nie miał wielkiego wsparcia w kolegach z drużyny i dlatego gospodarze z minuty na minutę zwiększali przewagę. Michael Jordan w ostatnim spotkaniu w karierze zdobył 15 punktów. Miał 4 zbiórki i 4 asysty. W szeregach Philadelphia aż 35 punktów zdobył Allen Iverson, ale tego dnia kto inny przykuwał uwagę widzów. Tak jak witano Jordana, tak również pożegnano jednego z najlepszych koszykarzy w historii ligi NBA. Ponad 20 tysięcy kibiców na stojąco klaskiwało zawodnika gości. O wygranej w Philadelphia z Washington Wizards 107 do 87 kibice chyba zapomnieli. Lepiej spotkanie rozpoczęli gospodarze, którzy już na początku zyskali 9-punktową przewagę. Jednak goście z Portland nie mieli zamiaru tanio sprzedać skóry. Pod koniec pierwszej kwarty rzut za 3 punkty Scottiego Pippena zapewnił gościom 2-punktowe prowadzenie. Druga kwarta zdecydowanie należała do koszykarzy Portland Trail Blazers, którzy prowadzili już 39 do 31.
trzeciej odsłonie gospodarze przebudzili się i zdołali wyjść na prowadzenie po trafieniu Dirka Nowickiego. W całym spotkaniu zdobył on 46 punktów. Od tego momentu na parkiecie rządzili tylko zawodnicy z Dallas, którzy nie oddali już prowadzenia do końca meczu. Ostatecznie Dallas Mavericks pokonało Portland 96-86 i prowadzi 1-0 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Mówili, że są jednym z faworytów rozgrywek. Rywali pogrążył duet Kobe Bryant i Shaquille O'Neal. Obaj zdobyli blisko 2/3 punktów dla swego zespołu. Kolejny mecz tych drużyn jutro, także w Minneapolis. Po poniedziałkowej porażce tym razem pokonali Słońca 84-76. O zwycięstwie Ostróg przesądził duet Steven Jackson, Tim Duncan. Razem zdobyli 45 oczek. Spurs wystąpili bez swojego lidera Davida Robinsona, poważnie kontuzjowanego w pierwszym spotkaniu. Admirał nie zagra już do końca sezonu. Tymczasem Sacramento Kings pokonali Utah Jazz i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 2-0, a na wschodzie po 2 meczach Indiany Pacers i Boston Celtics jest 1-1. Kobe Bryant, Tracy McGrady, a może Allen Iverson? Pytanie, kto ma być następcą Michaela Jordana, pojawiło się w 1998 roku, gdy słynny koszykarz po raz drugi rozstał się z ligą NBA. Teraz to pytanie powraca, bo Jordan, jak sam twierdzi, już na zawsze schował koszykarski strój do szafy. Kto po nim? Być może nikt z już rywalizujących w zawodowej lidze. Być może ktoś, kto dopiero wkracza w dorosłe życie. Być może będzie to LeBron James. Zawodnik, którym zachwycają się kibice i koszykarscy agenci, ma zaledwie 18 lat. W tym roku zakończy dopiero występy w high school, czyli w szkole średniej, i pomijając college, weźmie udział w drafcie NBA. Jego statystyki są imponujące. James od roku 2000 wygrywa wszystkie możliwe tytuły i klasyfikacje. Nic dziwnego, że już w kolejce ustawiają się firmy reklamowe, oferujące, tak jak choćby Adidas, miliony dolarów. Hala, w której James rozgrywa spotkania, nie mieści wszystkich chętnych. Oglądalność wzrosła z 4 do 6 tysięcy widzów. Szacuje się, że James mógłby podpisać pierwszy kontrakt wartości 20 milionów dolarów, co byłoby rekordem wśród nowicjuszy ligi. Od takich rewelacji może przewrócić się w głowie, ale na razie nie LeBronowi Jamesowi. Podobnie jak Jordan, myśli tylko o koszykówce i o tym, by grać jak najlepiej. Co jeszcze łączy Jamesa z Jordanem? Ta sama pozycja na parkiecie, podobny wzrost, potężny wyskok, znakomity przegląd sytuacji i wszechstronność. James podaje, zbiera, zalicza przechwyty. Na jego koszulce widnieje także słynny numer 23, co może być dobrą wróżbą na początek kariery. Nastoletni koszykarz został już wstępnie namaszczony przez starego mistrza, gdy ten wręczył mu nagrodę za udany sezon i obejrzał ostatni występ Jamesa w tegorocznych rozgrywkach. Być może historia zatoczy więc koło. Niewykluczone, że LeBron James trafi do Chicago. Grający fatalnie zespół Bulls ma duże szanse wylosować pierwsze prawo wyboru w drafcie. Wówczas James mógłby, tak jak przed laty Jordan, od podstaw stworzyć mistrzowską dynastię. Maciej Jabłoński, TVN24 Sport. Tytułu mistrzowskiego koszykarze Los Angeles Lakers przegrali z Minnesotą 91-119 i w rywalizacji play-off jest remis 1-1. Taki sam rezultat jest w konfrontacji New Jersey Nets z Milwaukee. W oglądanym meczu koszykarze Bucks wygrali na wyjeździe 88-85. O sukcesie Milwaukee przesądziło 2 koszykarzy. Gary Payton, który rzucił 22 punkty, oraz Sam Cassell, zdobywca 21 punktów. W NBA walka o awans do najlepszej czwórki obu konferencji jeszcze trwa. Coraz bliżej tego celu są koszykarze Dallas Mavericks. Teksańczycy pokonali dziś w nocy Portland Trail Blazers 103-99 i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 2-0. Po raz kolejny okazało się, że kiedy swój dzień mają Steve Nash i Dirk Nowicki, to Dallas zwykle wygrywa. Nash przeciwko Portland zdobył 28 punktów, Nowicki o 3 mniej. Szkoleniowiec z koszykarzy San Antonio, Greg Popovich, został uznany najlepszym trenerem roku w NBA. Spurs zakończyli na pierwszym miejscu rozgrywki sezonu zasadniczego w konferencji zachodniej, notując najlepszy bilans w całej lidze, 60 zwycięstw i 22 porażek. W pierwszej rundzie play-off Ostrogi rywalizują z Phoenix Suns. Po 4 meczach jest remis 2-2. Piąte spotkanie odbędzie się dziś w San Antonio. Sacramento do awansu do drugiej rundy play-off NBA. Początek meczu nie zapowiadał wygranej Kings, którzy dopiero w trzeciej kwarcie opanowali sytuację i dzięki skutecznej grze Webera i Stojakowicza zwyciężyli 99-82. Również trzecie zwycięstwo nad Hornets odniosła minionej nocy Philadelphia. Przegrali 3 spotkania z Dallas i wydawało się, że w tej rywalizacji już wszystko jest rozstrzygnięte. Trailblazers pokazali jednak, że są drużyną z charakterem. Nie poddali się bez walki, choć zdawali sobie sprawę, że nikomu nie udało się wyjść obronną ręką od stanu 0-3.
3. Blazers wygrali jednak 3 kolejne spotkania i o wszystkim miał zadecydować mecz numer 7. Gracze Portland byli bardzo blisko sensacji, prowadząc jeszcze w czwartej kwarcie, ale ostatecznie przegrali 95-107 i w półfinale konferencji zachodniej zagrają jednak koszykarze Dallas. Mavericks zmierzą się zatem z Sacramento Kings. W drugim półfinale San Antonio będą rywalizować z Los Angeles Lakers. Jak bardzo jeden zawodnik może decydować o losach drużyny, przekonali się koszykarze Detroit. Pistons musieli radzić sobie bez najlepiej zbierającego w lidze i najlepszego obrońcy sezonu Bena Wallace'a. Po 4 spotkaniach liderzy konferencji wschodniej przegrywali z Orlando 1-3. Wallace zdołał jednak wyleczyć kontuzję i już w meczu numer 5 poprowadził zespół do zwycięstwa. Pistons doprowadzili później do stanu 3-3, a w decydującym pojedynku wygrali 108-93. W walce o finał Pistons zagrają zatem z Philadelphia 76ers. Kolejną parę tworzą drużyny z New Jersey i z Boston. I wisi nad nimi w meczach z Sacramento. Z ostatnich 10 spotkań między tymi drużynami Mavericks przegrali aż 8. Ostatnio, minionej nocy, w pierwszym meczu półfinału play-off konferencji zachodniej. Kings wygrali 124-113. 1-0 prowadzi również Detroit, które pokonało Philadelphia. W finale konferencji zachodniej NBA koszykarze Dallas Mavericks pokonali 132-110 Sacramento Kings, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. Mecz stał pod znakiem dużej skuteczności i rekordu play-off. W pierwszej połowie Teksańczycy zdobyli aż 83 punkty. W półfinale konferencji wschodniej Detroit 2-0 prowadzi z finału. Gości do zwycięstwa poprowadził Jason Kidd, który zdobył 29 punktów. Kidd zaliczył 10 zbiórek i miał 8 asyst. New Jersey po raz drugi z rzędu awansowało do finału na wschodzie. Kolejnym rywalem Nets będzie zwycięzca rywalizacji między Detroit. W rywalizacji konferencji wschodniej NBA koszykarzy Detroit i Filadelfii wciąż atutem jest własny parkiet. W 5 do tej pory rozegranych meczach wygrywali gospodarze, choć minionej nocy blisko było złamania tej reguły. Na kilkanaście sekund do końca meczu goście z Filadelfii prowadzili punktem. Niemal równo z końcową syreną trafił do kosza Atkins. Detroit wygrało 78-77 i od awansu dzieli Pistons tylko jedno zwycięstwo. Tych twarzy koszykarzy Lakers nie zobaczymy już na pewno w tym roku. W tym roku zresztą nie widzieliśmy ich wcale, bo też mistrzowie NBA nie mieli powodu, by się cieszyć. Od zakończenia poprzedniego sezonu wszystko szło nie tak. Szefowie Lakers wyszli z założenia, że zwycięskiego składu się nie zmienia. I tak jak inne zespoły szykowały się, by w nadchodzących rozgrywkach pokonać drużynę z Los Angeles, tak obrońcy tytułu pozyskali tylko dwóch nowicjuszy z draftu, Rasha i Pargo, oraz wymienili Lindsaya Huntera na zmęczonego już występami w lidze Tracy'ego Mareya. Być może szefowie drużyny liczyli, że tak naprawdę do zwycięstw wystarczą tylko Shaquille O'Neal i Kobe Bryant. Wymieniona dwójka rzeczywiście nie zawodziła. O'Neal zdobywał średnio ponad 27 punktów i zbierał 11 piłek z tablic w meczu. Bryant grał jeszcze lepiej i wszechstronniej. Rzucał, zbierał, asystował. Wszystko szłoby zatem dobrze, gdyby nie pozostali. Zdobycze tych, którzy mieli wspomagać, były fatalne. Zawodnicy uzupełniający drużynę łącznie nie byli w stanie zdobywać tyle punktów, co choćby jeden z liderów Lakers. Nic dziwnego, że mistrzowie przeplatali zwycięstwa z porażkami i na koniec sezonu zasadniczego zajęli dopiero 5. miejsce w konferencji zachodniej. Ale nikt nie bił jeszcze na alarm. Lakers i tak stawiano w gronie faworytów. To te. Rywale nie przestraszyli się mistrzów i prowadzili nawet 2-1. To był pierwszy sygnał ostrzegawczy. Ostatecznie Lakers wygrali rywalizację 4-2. Następni rywale okazali się już jednak zbyt mocni. San Antonio Spurs nie mieli litości dla mistrzów i wygrali 4-2, nokautując Lakers w ostatnim meczu 110-82. Lakers nie zagrają zatem o kolejne czwarte mistrzostwo. To fatum krąży już dość długo nad zespołami NBA. Od 1966 roku żadnej drużynie nie udało się zdobyć więcej tytułów niż 3 z rzędu. Pytanie zatem, czy Lakers przegrali z klątwą, z rywalami, czy z własną słabością? Pytań jest więcej. Jaka przyszłość czeka zawodników i trenera? Czy to już koniec dynastii? Czy może rozzłoszczeni i znowu głodni sukcesu powrócą po kolejne tytuły? W konferencji zachodniej przez wielu uznawany za przedwczesny finał całej ligi. Już pierwszy mecz przyniósł niespodziankę. Najlepszy zespół sezonu zasadniczego San Antonio Spurs przegrał u siebie z Dallas Mavericks 110-113. Gospodarzom nie pomogła świetna gra Tima Duncana, który zdobył 40 punktów i miał 15 zbiórek. O wyniku meczu zadecydowała czwarta kwarta wygrana przez Mavericks 30-19. Koszykarze z Dallas zaprezentowali niesamowitą skuteczność w wykonywaniu rzutów wolnych. Na 50 trafili 49. Najlepszym strzelcem w ich składzie był Niemiec Dirk Nowicki, który uzyskał 38 punktów.